Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Ori and the Will of the Wisps. Jest to siódmy już odcinek z kolei, zdaje się. Cóż, szybkie podsumowanie, co się wydarzyło do tej pory. Straciliśmy naszego przyjaciela Q, małą sówkę Q. Zgubiliśmy ją gdzieś w lesie. Potem ją odnaleźliśmy. A potem ją zła i okrutna Shriek strąciła z wysokiej góry i w tej chwili Q leży... nieprzytomna, oddycha, ale leży nieprzytomna w lesie pod opieką Moki, a my próbujemy zintegrować czy zjednać ze sobą wszystkie duchy lasu. Póki co mamy głos, który nam towarzyszył od miarę początku i mamy w tej chwili pamięć, którą odkryliśmy w poprzednim odcinku i poznaliśmy również trochę historię Shriek, tej sowy takiej, która wygląda jak trup. W dzisiejszym odcinku będziemy szli w kierunku kolejnego wispa, kolejnego duszka. Zobaczmy. Myślę, że pójdziemy sobie tu. Będziemy szukać oczu. W tej chwili serce, daleko do serca jeszcze. Musimy znaleźć oczy i musimy znaleźć tutaj siłę. Siłę sobie zostawię na koniec z tych dwóch, więc na oczy z tego wniosek. Postaram się, żeby odcinek był 20 minut. Zobaczymy, kiedy skończę, ale mam pewien pomysł, kiedy powinienem skończyć. Na ile się to sprawdzi, to nie wiem. Jesteśmy tu, chcemy iść tu w dół, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby po prostu zrobić teleport. Teleport zawsze na propsie. Miejmy nadzieję, że gra się nie wywali ani razu. Ostatnio była jakaś masakra z tym wywalaniem się gry. Bardzo przepraszam. Mam triple jumpa, mam oddychanie pod wodą, bo to jest to, co odblokowałem. Dosyć kluczowa zdolność. I mam również kolejna kluczowa zdolność. Mam również inne ciekawe rzeczy. Tam już to odkryłem. Jakie inne ciekawe? No czyli to piórko tak naprawdę. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Staram się... i tak się starałem i... wyszło z tego, co wyszło. Dobrze idę. Gin, przebrzydły ty. Co tu jest? Okej. Chyba tu przechodziłem i mówiłem, że tu coś się będzie działo. No to teraz właśnie się będzie działo. Kiedy ciemność przyszła, Moki sprawdziły Maldwood Gib, ale ta głębie Maldwood, ale to było zamknięte, ale teraz Kwolok wysłał je, żeby je otworzyć, ponieważ światło zostało zgubione w środku. Małe światło. Samotne światło. Jest ciemno, ale może uda nam się przejść, czy odkryć, jeśli będziemy świecić wyraziście jasno? Dość jasno, może tak lepiej. Będą tu czekać, a mamy się trzymać z dala od ciemności, bo ona gryzie. Pokażę wam, na czym polega to gryzienie tej ciemności. Czy ja tam mam coś? Nie, tam już chyba wszystko obejrzałem, chyba tam nic nie ma. Co tu było w ogóle? Aha, tam był jeden z... runek. Nie, dobra, nie wejdę tam teraz. Olać to. Spadam w dół, ale nie chcę zginąć, więc spadam umiejętnie. Tu czegoś nie ma? Nie ma. No okej. Doświadczenie zawsze na propsie. Zobaczcie, jak to. Te kolce to są tak naprawdę owady. Masakra. Masakra, nie? Wiecie, co nie działa? Nie działa shift z atakiem. Więc jeszcze raz to zbiorę. Już teraz szybciej idę. Jezu, straszne te. Owary.
Okej, aż tam gdzieś poleciał, nie wiadomo gdzie. O, to tak. Kurczaki! Ej, to nie jest śmieszne. Mam za mało zdrowia z tego wniosek. Albo się za bardzo bawię. No wow, to mi zdecydowanie nie wyszło. No strzel jeszcze raz. Już trudno. Tu mogę stanąć. To se stanę. I se odpocznę teraz chwilę. Skupię się na tym, co chcę zrobić. No naprawdę! Jestem trochę zdenerwowany, bo nie chcę zginąć. Za dużo razy zginąłem. Wow, to było dziwne. Okej. Okay. Wracamy do... Okej. Okay. To mogę wziąć za darmo. Jesus Christ, ja tu energii tracę. Za gęsto, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co tu się stało. Że tu zamiast się przyciągać do tych rzeczy, ja je wyciągam. I w ten sposób odkrywam kolejną runę Gorlocka. Dobra, idziemy dalej. No, come on, come on, spadaj! Co teraz? Nie, tam wygląda jak pająk, nie? A tu gdzieś zniknęły oczy lasu. Noc ciemną. Lasy były zawsze ciemne, mroczne, ale to spaczenie spowodowało, że ta ciemność jest jeszcze głębsza i bardziej groźna. I w sumie... To zobaczycie, o co tu chodzi. Zasadniczo idziemy za tymi duszkami. Bo one nas będą oświetlały nam drogę. Jeśli wpadnę w ciemność, to niestety, ale ta ciemność, takie szepty są. I jak to zejdzie do końca, to ginę. Więc nie będę tego robił. Już dosyć dzisiaj zginęliśmy w tym odcinku. Okej, okay, zdobyłem pistona. Bardzo szybko się ci przeciwnicy odrodzili. Trzeba przyznać. Ale tak bardzo, bardzo szybko. A, okej, okay. Tam dopiero jak będę miał dwa keystony, a mam keystona jednego. To było trochę... Ja, tej zarcie, jak to skrzydła tych ważek. Creepy. O matko. I co teraz? Aha, teraz muszę przejść tam. Nie mam teraz tych... światełek. Ale spoko, jakoś sobie poradzimy.
co teraz? A, bo wziąłem drugiego Kistona, więc to mnie odprowadza do miejsca, gdzie mogłem dojść sobie na bezpiecznie. Pyk, pyk. Dobra, tam widzę, że już jest pająk i już na mnie nic nie czeka. One wprawdzie świecą, więc to akurat nie jest takie złe dla mnie. Więcej doświadczenia dla mnie tak naprawdę. Ewidentnie mam to zabić. A, światło to teraz przebija. I co dalej? A, okej, już widzę. Dwa prześwity światła po to, żeby móc się tam przedostać. Zakładam. I co? Więcej ciemności. Na szczęście tu nie było. Ja, ty już się odrodziłeś. Na szczęście giniesz na kolcach. Przecież on nie ginie. Zauważcie, że on po prostu schodzi w... Co dalej? Okej, doszedłem gdzieś w kolejne miejsce. Wszystko ginie. Gdzie ja jestem? Jestem coraz bliżej, no. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, od tych są, widzę, że też światła. Ale nie mam na razie jak tam przejść, mam wrażenie, więc schodzę w dół. Wiecie, co chcę wpierw zrobić? Ja chcę się wyleczyć. Nie zdążyłem. Ale tak właśnie działa światło. Tak właśnie działa światło. Więc się... w sensie brak światła. Więc się staramy mimo wszystko być w zasięgu jasności. Ale gdzie mam tam iść? Czegoś mi brakuje, chyba muszę iść jednak w prawo. Mam wrażenie. Chyba jednak muszę iść w prawo. W jakiś cudowny sposób. W jakiś cudowny sposób.
Okej. Okay. Mamy save pointa na połowie. Połowie życia. Teraz myślę, że dobry moment na save pointa. Okej. Okay. I co teraz? No cóż. Tam jest chochlik. Gdzie nas ten chochlik zaprowadzi? Gdzieś. O, doświadczenie. Z powrotem tu? A nie, teraz pójdziemy w dół. Okej. Okay. Wszystko ma sens. W prawo sobie życzysz. Dobrze. Okej, tam są znowuż to drzwi. Czy jakiegoś save pointa mogę tu zaliczyć? Przepraszam. Dobra, zaliczyłem save pointa. Nie wiem, gdzie ten chochlik mi się podział po prostu. Zgubiłem go. Okej, ewidentnie nie mam iść tam. Więc wracam tu. I co teraz? Ja tam jeszcze wrócę. A, mam już dwa te... Więc mogę to otworzyć po prostu. Ja tam mogę tak długo się unosić, dobra. Wiecie co, ja się wyleczę. Mimo wszystko. Bo leczenie się to dobry pomysł. Tu jest ukryta kapliczka. Nie! Nie wiem, gdzie mam iść. Zaraz się zorientuję. To mi nie wyszło. O wow. To na szczęście świeci, więc o tyle dobrze. Ja chyba mam iść w prawo po prostu. Cały czas w prawo, tak, wiem, że tam życie pominęłem. To mi nie wyszło. Ja bym chciał może save pointa tutaj ten, bo zdobyłem. Utknęła! To nie było sprawiedliwe. Nie wiem, gdzie mam iść. W lewo bardziej nie, no w prawo muszę iść. O! Spoko. Zostaw mnie ciemności w spokoju. Irytuję się już teraz. Proszę, proszę mi save'a zrobić. Proszę mi save'a w tej chwili zrobić.
Dziękuję bardzo. Po czemu ma być stratny, no? Ja chcę się dalej w prawo, tylko że tam była... Teraz się zaczyna mi irytować, ale spokojnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Poznamy lepiej ten fragment gry. Jak chcę iść tu? Tu jest jasno. Jakiś save point, nie? Ach, tu chyba jest drzewko jakieś? Nie wiem, co tu nas czeka. Ale pojawił się kolejny save point. Więc zakładam, że coś... Teraz mam wrażenie, że oszukuję grę trochę. Ale być może... Może tylko trochę. No. Proszę jak ładnie. Aktywujemy pedestał. Cokolwiek na tym pedestale jest. A, to będzie pewnie speedrun, ta. Z tej kapliczki tam. I za to zazwyczaj są nagrody w postaci doświadczenia. Ale za samo aktywowanie tego też się dostaje doświadczenie. Więc zawsze na propsie. A my chcemy iść dalej w... Nie wiem w którą stronę. Ten pójdzie w tą stronę? Ta. No niestety, ale jak się zablokuje, to się zablokuje. Wszystkie moje śmierci do tej pory polegały na tym, że się zaklinowałem gdzieś. No dobra, prawie. Nie wiem, gdzie chcę iść tutaj, więc... Więc idę przed siebie. Aaaa! Teraz się pośpieszyłem. Gdzie mnie to doprowadzi? Doprowadzi mnie to do drzewa. W końcu mnie to doprowadziło do drzewa. To jest bardzo istotne drzewo. Bo to drzewo... powoduje, że niosę w sobie światłość. Flash. To jest niestety zdolność, którą trzeba mieć aktywną cały czas. Ona zjada manę, ale powoduje, że mnie ciemność nie zjada. Więc nagle mogę chodzić po całej tej planszy, gdzie chcę, jak chcę i w ogóle... Jest pięknie. Jest pięknie. Pokażę. Zademonstruję, jak to działa. Przypiszemy to pod R. Pyt! Nie ma tego? Zaczyna mnie ciemność zjadać. Nie zjada mnie. Tylko, że spada mi energia cały czas. Więc jest to oczywiście coś za coś. To nie jest takie łatwe. Ale zawsze doświadczenie sobie chętnie zjemy. Czy to jest do rozwalenia coś? Nie. Okej, myślałem. I koniec stresu. Znaczy nadal stres jest, bo skończy mi się energia, to jest kicha. Tak zwana przysłowiowa kicha. Ale jak mi się energia nie skończy, to jestem w miarę w dobrej sytuacji. Ale w dobrej sytuacji. Aha, wróciłem tutaj do tego punktu wyjścia. Okej, okay. Ogólnie chyba mam... Chyba mam zjeść w dół w tej chwili. Tak mi się wydaje. Więc w tą stronę będę zmierzał. Aczkolwiek... Myślę, że poszukam save pointa? Jeszcze nie, bo to tam jest dopiero to... O, te oczy są tam, więc mogę iść w dół jeszcze. Um...
Okej. Więcej obrażeń zadaję, jeśli mam więcej Spirit Lightu. Jedno z jest problematyczne niestety. Zobaczcie, jak mi się szybko ta energia kończy. Ja się muszę posiłkować w tej chwili wszystkimi kryształami, które tą energię mi przywracają, bo inaczej szybko zginę. Wróć. Tam jeszcze coś jest w prawo. To jeszcze to chcę zdobyć, a potem będę tam wracał, ale tam będę wracał przy innej okazji, że tak powiem. A, tu jest Lupo, który mi sprzedam mapę. Lupo zawsze jest mile widziany. On the other hand, które skrzypek na dachu mi się przypomina. Tam jest taki gościu, który ma właśnie wewnętrzny dialog z Bogiem. Dobrze, poznajemy cały ten, no dokładnie, czyli żeby odkryć ten, to trzeba się tam wrócić. W teorii najprostsza metoda zrobić teleport tutaj, ale my nie chcemy używać najprostsze metody. Niestety gra stwierdza, że być może ja wcale nie potrzebuję tego flesza już. Ja go potrzebuję. Ja go potrzebuję bardzo. Na szczęście to się też dosyć gęsto i często odnawia. Zobaczmy, gdzie my chcemy iść? My chcemy iść tam do góry teraz. Proszę, jaki ładny skrótowiec. To światło też zadaje obrażenia, więc... O, przepraszam. Tam jest to, co ja chcę zdobyć. Czyli punkty... Aaa, no naprawdę. Mój brak zręczności w tym momencie jest zatrważający. Ale się udało. Dobra. I tu skończymy. Tu skończymy? Tu skończymy. Mogę się cofnąć tutaj do... dlaczego tu skończymy? Bo ja wiem, co będzie dalej. Ja chcę to zostawić na lepszy moment. Inaczej, będzie tam... no będzie coś ciekawego na kolejny odcinek, tak sobie myślę. Więc zanim to się stanie, to po prostu warto sobie... zregenerować punkty zdrowia, punkty mana, zrobić save pointa. Poza tym będzie odcinek krótszy niż 30 minut, chociaż raz porządnie, tak jak obiecałem, że będą takie odcinki. Także tak, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co sądzicie na temat Ori and the Will of the Wisps. W kolejnym odcinku będzie się działo. W kolejnym odcinku bierzemy się za oczy. Oczy są nasze. To wam gwarantuję. I cóż, no... tam będzie się coś działo ciekawego. Także myślę, że kolejny odcinek będzie ekscytujący. I tak naprawdę to będzie... drugi odcinek, gdzie będziemy wykorzystywać tego flesza. I ostatni, zarazem. Także dlatego jest to dosyć istotne, że to w tej kolejności robię. Dobrze, więcej nie zdradzam. Kto jest ciekaw, to niech wyczekuje kolejnego odcinka. Subskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek, aby wiedzieć, kiedy się pojawi kolejny odcinek. I cóż, do usłyszenia następnym razem. Tą bardzo mroczną i proroczą muzyką zakończymy. Na razie.